byliśmy wczoraj na produkcji filmowej z naszym ZIS-em 5 i gazem AA, projektem, którego tam na potrzeby produkcji pomalowaliśmy nasz pana zielono. No i co, rozpakowujemy się. Jedziemy zaraz do bazy, będziemy się przygotować do weekendu, gdzie jedzie half track na piknik w Tereninie oraz dwie tankietki na inscenizację w Łabiszynie, więc jest dużo roboty, a jeszcze w międzyczasie naszemu koledze Jankowi Kawasakiemu będę przewoził busa do warsztatu. Dogadaliśmy się z tatą, że dzisiaj będzie odcinek o jednej z jego miłości, czyli będziemy robić materiał o Harley'u WLA, więc myślę, że będzie ciekawe. No, przygotowuję się do odpalenia tankietki i przejechania nią do przodu, żeby zobaczyć, dlaczego nie skręca w prawo. To jest tego tej ciasnoty trochę wyjechać, a żeby nie kręcić bezsensownie rozrusznikiem, no to wleję sobie od razu paliwka do gaźnika, bo tankietka ma pompkę paliwa, ale nie ma takiej płetwy jak na przykład w żuku czy w gaziku, żeby sobie tak napompować szybciutko. No to ja sobie tutaj przygotowałem buteleczkę, wężyk i tankujemy TKS-a do gaśnika. A to jest to. No to teraz tutaj sobie odpalimy tankietkę, ale użyjemy do tego korbki, bo to zawsze tak śmiesznie wygląda, jakby się nakręcało taką małą zabaweczkę. Korba już jest podłączona. Paliwko napompowane, także kręcimy. O! Odpalił bardzo ładnie i tu jest właśnie ten system, który jak tylko odpalił, to mimo środowo mi to wszystko tutaj odepchnęło, cały ten tutaj systemik. Jest sprężynka, tam jest oczywiście, wiadomo, cały ten, ta śruba taka, która tylko w jedną stronę zazębia. No i ładnie się kręci. Będzie trzeba pasek naciągnąć trochę. Ale wszystko już wiemy. Teraz jeszcze wam pokażę taką ciekawostkę, jak można samemu przepchnąć tankietkę. Mamy tutaj do dyspozycji breszkę. Wyciągamy ją i idziemy na tył pojazdu. O, robimy tak i możemy sobie idealnie tak ten kwadrat pasuje tutaj w ogniwa gąsienicy. No i zwykła osoba może sobie przestawiać TKS-a jak się chce. Także to myślę, że to są też takie potwierdzenie tych opowieści, że jak zabrakło paliwa w tankietce, to załoga gdzieś się tam potrafiła do jakiegoś parowu, jaru, do jakiejś dziury zepchnąć, zakopać do stawu i właśnie w taki oto sposób, że nie trzeba było większej ilości osób. Tata tam na froncie się bawi z Harley'em, to tutaj jest prawdziwa praca i będziemy przygotowywać ten spychacz, który już tu kilka lat tu chyba stoi. No i będziemy go restaurować, odnawiać,
uruchamiać tak, żeby ładnie skręcał, żeby ta łycha chodziła, także w sumie bardzo, bardzo ciekawe zadanie przed nami. Taki ciekawy system, że żeby skręcić tym pojazdem, to musimy lewą nogą wcisnąć pedał od hamulca i przyhamować sobie tutaj, a z drugiej strony to prawą i tutaj, a lewa ręka jest cały czas na dźwigni kierunkowej od przód i tył, a tutaj mamy bieg neutralny w tym położeniu. Jeszcze będzie trzeba wymienić fotel na starodawny taki. Tutaj mamy hebelek i sterowanie elektryką od hydrauliką od łyżki. No i co, no takie wyzwanie jest, żeby zrobić z niego, żeby go odświeżyć troszkę, bo się przyda tej do prac w obejściu pan spychacz. Tak się hamuje na maksa. O. No dzisiaj jest to trochę luźniejszy dzień. Już jest w zasadzie po pracy w hangarze przy innych pojazdach i zostały wyciągnięte dwa motocykle z hangaru, spod samolotu. No jeden częściej jeździł, ten niebieski, w ostatnich czasach, natomiast ten, jak widać po kurzu, po tym nalocie, długo stał nieruszany. To jest motocykl, który udało mi się wiele lat temu złożyć, skompletować w miarę z oryginalnych nowych części. Ale 5 lat było przerwy, spowodowane chyba tym, że miałem dużą niechęć do jeżdżenia motorem po drobnej wpadce na innym motocyklu, ale to wpadka nie dotyczyła moich słabych umiejętności, a raczej słabych notowań panów policjantów, którzy nie chcieli dać mi świętego spokoju, jak pojechałem Sokołem 1000 do pobliskich rozdział na stację benzynową i zatrzymali mnie, byłem bez kasku, no tak raczej w sandałkach i troszeczkę mnie przetrzymali, wręcz nawet chcieli, żebym sobie wrócił na bazę, pchając motocykl. Ja powiedziałem, że no już nie mam tyle siły, żeby pchać motocykl 3,5 km z koszem ciężki i musiałem jakoś tam ich przekonywać, żeby dali mi święty spokój. W końcu zaproponowałem, żeby pojechali sobie z kilometr dalej, a ja już postaram się wrócić tutaj. I od tego momentu jakoś nie ciągnęło mnie, żeby pojeździć. A dzisiaj jest taki dzień, taka okazja. Jest popołudnie, bardzo spokojne, dobra temperatura. Jakiś dziwny spokój w powietrzu po ostatnich wichurach, więc chyba motory czekają, żeby spróbować, jak to z nimi jest naprawdę. No. Motocykl Harley Davidson tutaj po mojej lewej stronie to jest motocykl, który ma bardzo dużo części nowych, oryginalnych. No, ja wiem, czy wiele kilometrów nim zrobiłem. No kiedyś dawało się jeździć nawet po mieście. Dzisiaj to jest strach, bo to jest walka o przetrwanie. Wiadomo, tutaj nie ma migaczy, nie ma właściwych lusterek. No, hamulce przy tej wadze motocykla są raczej takie trochę, bym powiedział, niewystarczające, no ale tutaj na prowincji, na wsi można sobie polatać. Kiedyś zdarzało mi się jeździć tym motorem właśnie do lasu, żeby słyszeć, jak on pracuje. Też nie od parady trzymam tutaj taki kask bez zasłoniętych uszu, czyli tą piękną melodię, którą daje Harley Davidson, można idealnie słyszeć
najlepsza pora do jazdy takim motocyklem to jest późny wieczór, kiedy już wszyscy odpoczywają, kiedy świerszcze zaczynają nadawać swoje melodie, to tym Harleyem można im troszeczkę przeszkodzić, nadając zupełnie inną melodię, która jest nie wiadomo dlaczego tak niesłychanie przyjemna, wzbudzająca zainteresowanie wszystkich. Wszyscy się zastanawiają, dlaczego ten silnik tak pięknie pracuje, dlaczego on daje taki dźwięk, który praktycznie każdy motocyklista uważa za wręcz doskonały. Myślę, że fabryka Harley-Davidson do dzisiaj dba o to, żeby ta praca była rozpoznawalna przy nawet najnowszych motocyklach. Ten trajkot charakterystyczny, gulgot, to jak ktoś jedzie z daleka, już go jest prawie dobrze słychać, to my od razu wiemy, że to ktoś leci Harleyem i ten gulgot, takie klakotanie tego silnika od razu podnosi ciśnienie, jest o wiele ciekawiej, a jeszcze jak jedzie grupa tego typu motocykli, to jest wręcz coś niesłychanego, jakby się przetaczały statki kosmiczne i coś niewyobrażalnego. Wszyscy są zachwyceni. Ten motocykl praktycznie składałem przez rok czasu. Udało mi się dorwać nowy karter z rozrządem, z nowym wałem. Później kupiłem nowe tłoki, były szlifowane cylindry bodajże, albo były takie nominalne, już nie pamiętam. No, sporo części było tutaj nowych, dających gwarancję poprawnej pracy tego motocykla. Poprawna praca, no dzisiaj to jest ciężko o tym mówić, ponieważ benzyny i oktan zmienił się na tyle, że trzeba dokonywać korektu zapłonu, trzeba dodawać 4-etylek ołowiu, żeby gniazda zaworowe miały tą możliwość utwardzenia się. Kiedyś nie było tego problemu na słabych oktanowo benzynach. Najlepiej ten motor chodził, a dzisiaj, no wiadomo, taki reżim ten ekologiczny powoduje to, że brak tego ołowiu w paliwach no częściowo niszczy silniki i trzeba pamiętać, szczególnie przy tych dolnozaworowych jednostkach, żeby te dodatki były zastosowane, co no, w jakimś sensie daje gwarancję ich tej żywotności tradycyjnej. Tym motocyklem w czasie II wojny światowej, takimi motocyklami jeździli żołnierze na całej kuli ziemskiej, czyli nie tylko Amerykanie, ale wszyscy alianci, też żołnierze rosyjscy, żołnierze Wojska Polskiego. No wiadomo, ta pomoc militarna, sprzętowa, to tak zwany Lend-Lease, dawał możliwość zakosztowania takich motocykli. W Polsce przed wojną motocykl Harley-Davidson był dosyć często spotykanym sprzętem, a po wojnie był głód tych motocykli. Wiadomo, rzeczywistość polityczna i warunki, w jakich żeśmy się znaleźli, to determinowały, czy będziemy mieli pod ręką coś porządnego, czy będziemy mieli pod ręką coś narzuconego. I motocykl Harley-Davidson w tych warunkach powojennych to był zawsze spychany na plan dalszy jako coś przestarzałego. Często mówi się o tych historiach, kiedy w jednostkach wojskowych młotami rozwalano silniki, skrzynie biegów, bo było to do niczego nikomu niepotrzebne, przestarzałe. Często lądowały te przedmioty w fundamentach. No, a powoli to stało się marzeniem
młodych chłopaków, którzy po tej mizerii komunistyczno-sowieckiej chcieli łyknąć troszeczkę powietrza w płuca, ale właśnie na tego typu motocyklach zaczęły się poszukiwania takich egzemplarzy, które można było jeszcze czy remontować, czy zmieniać ich wygląd, przystosowywać do swoich marzeń, czyli powstawały wszelkie maści chopery, pseudoelektry, ale zawsze właśnie z tymi wojennymi silnikami, które w tak charakterystyczny sposób pracują. Było tego dosyć dużo i ta moda na motocykl firmy Harley Davidson zawsze towarzyszyła młodzieńczym fantazjom, marzeniom. Zaczęły tworzyć się kluby motocyklowe, zaczęto organizować zloty tych motocykli, gdzie powoli stawały się elitą tej motoryzacyjnej, tak jak powiedziałem, mizerii w naszym kraju. Dopiero po transformacji ustrojowej, kiedy te granice zaczęły być szeroko otwarte, kiedy można było robić różnego rodzaju biznesy, sprowadzać, do Polski napłynęło bardzo dużo motocykli nowszych, można powiedzieć współczesnych, które w jakimś sensie ten apetyt na motocykl z Milwaukee uzupełniły. Poczęły się tworzyć nowe kluby, zupełnie nowi ludzie, zupełnie nowe marzenia, ale ci, którzy zasmakowali tego modelu WLA, pozostali chyba na zawsze wierni temu modelowi, wierni tej barwie zielonej, wierni tym marzeniom, które nie są w stanie nigdy zgasnąć. I stąd w naszym kraju jest tak wiele motocykli w wersji wojskowej. Większość moich kolegów, którzy dawniej zajmowali się tym modelem, pozostała wierna i to jest najprzyjemniejsze. Pamiętam, jak na zloty, czy do Wolsztyna, czy do Wenecji przyjeżdżały całe grupy motocykli WLA 42, gdzie można było porównywać dźwięk silnika, czy słychać zawory, czy ich nie słychać, czy coś tam w skrzyni biegów nie domaga, ale to był taki czas, kiedy ten motocykl rzeczywiście królował i zawsze dawał wielką satysfakcję właścicielom. Dzisiaj najczęściej stoją w przydomowych, że tak powiem, pomieszczeniach. Czasem właściciele traktują te motocykle jako już eksponaty muzealne. Wolą poruszać się Harleyem współczesnym, który nie wymaga pracy, ingerencji za dużo. Dużo szybciej i łatwiej się czymś takim podróżuje. Tutaj, jak wiadomo, te archaiczne i spartańskie warunki prowadzenia tego motocykla zawsze z nim zostaną, czyli tak zwany sztywny tył, zawieszenie przednie takiego typu, gdzie trudno mówić jest o jakiejkolwiek amortyzacji, a jednak tutaj zresztą amortyzację w pewnym sensie dawał teleskop uzbrojony w sprężyny pod siedzeniem kierowcy. Oczywiście mówimy tu o wersji jednoosobowej motocykla, co też warto podkreślić, daje możliwość myślenia całkowicie o swobodzie. Takiej swobodzie właśnie późnego wieczoru, zapachu świeżo skoszonej trawy, lekkiego już powiedzmy wyciszania się całego świata wokół i nagle bełkocze gdzieś oddali dźwięk starego
motocykla, w tym przypadku Harley Davidson. No, można się tak zżyć, przyzwyczaić, że niektórzy moi koledzy też mówią, że taki Harley to jest członek wręcz rodziny. I chociaż niektórzy już nie jeżdżą, to traktują rzeczywiście z należytą szacunkiem tego typu przedmioty. Tutaj obok mnie też stoi drugi Harley, taki, który nie jest aż tak oryginalny, ale jest całkowicie też sprawny. Kupiony zresztą no, dużo później, z małymi brakami. On jest cały czas przed tak zwanym jakimś remontem. Ja nie mogę się zdecydować, czy zrobić go na tak zwanego cywila, czy myśleć o tym, żeby znów zrobić jakiś model wojskowy, może w jakiejś innej wersji. No ile to może być? Ja mam 1,89 m, no tu będzie... Nie no, z 1,50 m tu będzie 1,5 m. No ma parcie na szkło skubania. Raz bywało gorzej, raz lepiej. To nie poddałem się pokusie pozbycia się tych motocykli. Chciałbym, żeby one zawsze były. Ten zresztą z biegiem czasu stał się już egzemplarzem muzealnym. Ma zresztą tutaj gdzieś napis świadczący o tym, że figuruje w ewidencji mojego muzeum, więc jest jakby już zupełnie poważnie traktowany, ale zawsze, jeżeli przyjdzie ochota, można na niego wsiąść, włożyć sprawny akumulator i spróbować odbyć jakąś tam podróż większą bądź mniejszą, oczekując oczywiście tej radości, tego szumu, tego bełkotania silnika. To jest niesłychane, kto nigdy nie jechał Harley'em albo nigdy nie słyszał przejeżdżającego motocykla tej firmy, nie będzie wiedział, o co chodzi. Ktoś może powiedzieć, motocykl z silnikiem systemu Boxer może dawać również tego typu przyjemność, ale to nie jest to samo. Boxer zupełnie inaczej pracuje, a tu silnik widlasty to jest dopiero coś. No, niesłychana sprawa, że przecież ludzkość cały czas cywilizacyjnie idzie do przodu, a jednak pewne akcenty, walory czegoś, co człowiek wymyślił, zostają na trwałe. Nie ma drugiej takiej firmy na świecie, która nawet mogłaby marzyć o tym, żeby choć trochę dorosnąć do pięt marce Harley Davidson, ale też tak bardzo chwaląc, zachwycając się tym motocyklem, warto powiedzieć parę słów na temat konstrukcji. Otóż czasem naprawiając motocykle inne, mogę powiedzieć tak, inne motocykle, szczególnie niemieckie, są konstrukcji takiej zrozumiałej, przewidywalnej, natomiast Harley Davidson jest motocyklem, tak jakby ktoś z zupełnego przypadku dostawał jakieś części do ręki i pod jakimś nakazem próbował je łączyć ze sobą. No, nie jest to motocykl zbyt przyjemny w naprawie, w jakiejś doraźnej na przykład konieczności usunięcia usterki. No to choćby nawet głupią prądnicę, żeby wyjąć, to już jest trochę więcej pracy niż przy innych markach motocykli.
ale właśnie za to chyba Harley'a się kocha, że chociaż jest taki psotny, to ta część, która tą przyjemność daje, oczywiście zwycięża i przeważa, i trzeba myśleć, że to jest właśnie to. Można dzisiaj kupić na rynku japońskie motocykle z silnikiem widlastym, ale one nigdy nie będą miały tak charakterystycznej pracy jak te motocykle też o konstrukcji tego silnika widlastego. Ja czasem myślałem, żeby kupić jakiś motocykl normalny do jeżdżenia, na przykład Honda Goldwing, no, czyli tak zwany kredens, nowoczesność, wszystko jest pod ręką, jest motocykl bezpieczny i tak dalej, ale jednak to wszelkie maści Harley'e zawsze będą przyciągać uwagę, a reszta może tylko wąchać i słyszeć zachwyt i wąchać te spaliny króla szosy. No cóż, spróbuję tego zakurzonego Harley'a, nawet lusterko było całe białe od kurzu, teraz odpalić i korzystając oczywiście z okazji, to powiem tak. Odpalanie takiego Harley'a to jest pewien ceremoniał, którego nauczyłem się od bardziej doświadczonych kolegów kiedyś i sobie wziąłem bardzo głęboko do serca, że jak otworzy się kranik w zbiorniku z benzyną, to oczywiście po sprawdzeniu stanu oleju w zbiorniku olejowym musimy bez uruchomienia zapłonu przekopać motor kilka razy, żeby silnik zassał tą mieszankę paliwowo-powietrzną, później włączyć zapłon, zrobić tak, dzisiaj temperatura jest gaźnik na pół stania i spróbować go puknąć. No, ja ufam, że to musi się udać. Założę od razu kask, żeby nie kombinować. Kask jest takiego bardzo interesującego modelu, bo jest z otwartym słyszeniem, czyli nie ma tutaj zauszników. Będzie można doskonale w czasie jazdy słyszeć motor. No nie mam okularów, bo powinny też być na nosie, żeby jakieś tam muchy nie wlatywały. Czyli tak, otwieramy kranik. Robimy pompowanie takie, żeby może skusić komorę pływacką do współpracy. Chowamy tak zwaną kosę lewą nogą, czyli podnóżek boczny. No i szykujemy się do przepompowania, żeby nabrał motor chyba już. A robimy na zero stanie. No i robimy próbę. No. O. Po przejażdżce na dwóch motocyklach firmy Harley Davidson tu po wsi prosiło się parę panien. Nie wiem, co teraz z tym fantem zrobić w mojej sytuacji. Trzeba będzie coś wykombinować, jakie wyjście awaryjne. Trzeba będzie chyba uciec jakimś innym pojazdem po cichu. Nie klekotać już, ale fajnie. No, tamten Harley zielony jeszcze ma nierozbitą oponę przednią. Jeszcze tak trochę jest kwadratowa,
byłoby całkiem inaczej jechać. Natomiast ten, że ostatnio brał udział w jakimś tam filmie, no to już można bez trzymanki w zakręt wchodzić i dobrze się drogi trzyma. No daje pewną przyjemność z jazdy. On ma zupełnie inne przełożenie na zębatce zdawczej ze skrzyni biegów. Trzeba będzie sprawdzić, on jest szybszy od tego zielonego. I przede wszystkim, no tutaj ma ten feler, że należy mu się jakaś tam regulacja gaźnika albo czyszczenie, bo nie ma wolnych obrotów, ale tamten ma wolne obroty, tak jak 5 lat temu, jak 10 lat temu, jak 20 lat temu, jak 25 lat temu, także nie jest źle, albo nawet 30 lat temu tak samo chodzi, tylko tak jak mówię, no od stania opony robią się kwadratowe i wszystko się trzęsie, to nie jest zbyt dobry komfort, ale wchłonąłem w siebie wystarczająco dużo dzisiaj zapachu świeżo skoszonej trawy. Jedna muszka w oko wpadła, zanim założyłem okulary. Także uważam dzień za spełniony. Harley'e chyba podziękują mi za to, że mogły poczuć znów trochę asfaltu. No i tyle. No. Bardzo się cieszę, że jeszcze dałem radę wykierować tymi motorami. Nie są takie jeszcze złe do końca, tak samo jak i chyba ja. No zobaczymy. Nawet się nie wypieprzyłem dzisiaj. Do widzenia.